Urządzenie Super Cleaner marki Magnum przeznaczone jest do szybkiego usuwania przebarwień ze stali nierdzewnych, powstałych podczas spawania, przegrzania materiału. Odbywa się to za pomocą procesu trawienia elektrochemicznego. Urządzenie pomaga przywrócić pierwotny kolor stali nierdzewnej bez czasochłonnej obróbki mechanicznej, polerowania, niszczenia powierzchni. Jak jest zbudowane to urządzenie? Panel sterowania, metalowa obudowa, boczna półka na uchwyt, od góry korek na płyn. Ja ten płyn będę nazywał elektrolitem. Z tyłu urządzenia jest skala z zaznaczonym poziomem minimum i maksimum. Całkowita pojemność tego zbiornika to 2 litry. W zestawie z urządzeniem dostajemy uchwyt roboczy, przewód z zaciskiem masowym, dokładnie taki jak w zwykłej spawarce. Dwa pędzelki, mały, duży, zapasową osłonę, zapasową uszczelkę oraz dwa pojemniczki z proszkiem do sporządzenia elektrolitu. Ok, jak to działa, co się z tym robi? Potrzebujemy wody destylowanej do rozpuszczenia dołączonego proszku. Według instrukcji obsługi potrzeba jeden pojemniczek na 1,8 litra, czyli de facto na jeden zbiornik. W instrukcji to nie jest napisane, ale jeśli przebarwienia są duże, intensywne, można rozpuścić na raz dwa opakowania zalecanej ilości wody. Można też użyć jakiegoś innego płynu, jeśli ma ktoś takowy pod ręką, bo są na rynku dostępne różne inne płyny do podobnych urządzeń. Co dalej? Podłączamy uchwyt do urządzenia. Tutaj jest przewód, przez który będzie płynął elektrolit do końcówki. Przykręcamy go. Styk prądowy. Wtyczka sterowania. Tutaj obok znajduje się gniazdo do podłączenia przewodu z zaciskiem kleszczowym. Ja go w tej chwili nie będę podłączał. Do końcówki uchwytu roboczego musimy jeszcze założyć odpowiedni pędzelek. Tak jak mówiłem wcześniej, do wyboru mamy dwa pędzelki, mały i duży. Ja założę na razie mały, bo w teście później zaczniemy od niedużych przebarwień. Uchwyt w Super Cleanerze posiada opatentowany system ciągłego podawania elektrolitu, pozwalający na zwiększenie wydajności nawet o 50% względem tradycyjnej konstrukcji, w których musimy albo polewać materiał, albo maczać pędzel. Tutaj po naciśnięciu przycisku włącza się pompka, która automatycznie ze zbiornika poprzez wężyk podaje nam elektrolit na końcówkę pędzla. Gdyby się okazało, że potrzebujemy czyścić duże powierzchnie, płaskie, możemy sobie dokupić takie końcówki opcjonalne, ich nie ma w zestawie. To są takie metalowe końcówki, na które nakładamy ściereczkę, zapinamy ją na rzepa i możemy czyścić duże powierzchnie. W momencie, kiedy ściereczka nam się zużyje, można ją odpiąć, dokupić sobie nową. Końcówka metalowa nam cały czas zostaje. Wyłącznik główny znajduje się
na panelu sterowania. Poniżej niego znajduje się przełącznik trybu pracy, normal i super. Normal to jest zwykły tryb pracy, super wyższy poziom mocy. Tryb super nie jest zalecany do użycia z pędzlami węglowymi, lecz z opcjonalnymi dużymi końcówkami ze szmatką. Thank you.